Dzisiaj spotykamy się w takim trochę nietypowym miejscu jak na moje filmiki, ponieważ spotykamy się w kamperze. W kamperze Chasson 720 w wersji Titanium Premium. Jest to kamper, który mamy z wypożyczalni. Wypożyczyliśmy go, ponieważ nie mamy takiej możliwości, aby wyjeżdżać na takie, wiecie, tradycyjne wakacje, jak to przeciętny Kowalski jedzie na tydzień, 10 dni czy 2 tygodnie. I my zazwyczaj wyjeżdżamy tylko w weekendy. A na weekendy, jak się okazuje, sprawdza się nam najlepiej kamper. I takiego kamperowego bakcyla złapaliśmy już jakiś czas temu. I już jakiś czas temu zdecydowaliśmy o tym, że będziemy chcieli kupić nawet swojego kampera, ale chcieliśmy poznać różne modele kamperów i dlatego ten jest wypożyczalni, podobnie jak wszystkie inne, które dotychczas mieliśmy. Chciałabym Wam pokazać, jak to wnętrze wygląda i akurat tutaj panuje trochę bałagan, ponieważ żeśmy dopiero co wrócili z Półwyspu Helskiego i jeszcze nie zdążyłam posprzątać. Właśnie za chwilę będę sprzątać, bo jutro musimy tego kampera oddać. Nie chodzi mi o to, żebyście zobaczyli bałagan, czy mam tutaj porządek, czy mam bałagan, czy mam nieład, czy jak tutaj jest. Chodzi mi o to, abyście zobaczyli w ogóle, jak to wnętrze Chasson 720 wygląda, ponieważ być może ktoś z Was chce nabyć takiego kampera i chce zobaczyć, jak wygląda część dzienna, jak wygląda część nocna, jak wygląda kuchnia, łazienka i być może ten filmik będzie dla Was przydatny. Także zaczynamy. Filmik trochę będzie z trzęsącej się ręki, ponieważ nie wiem, czy pamiętacie, jak kupiłam sobie gimbala jakiś czas temu, ale niestety z gimbalem nie umiem się dogadać, więc muszę polegać na moim tradycyjnym statywie. Od czego zaczynamy? Zaczynamy od drzwi. To są drzwi wejściowe, one tak w środku wyglądają. Niestety nasz kamper jest trochę zmęczony. To znaczy, ma 2 czy 3 lata, ale dość sporo rodzin już chyba przez niego przeleciało i niestety jest już dość mocno zmęczony. Przede wszystkim w tym miejscu, tak jak widzicie, brakuje rączki, takiej rączki, za którą łapiemy, jak chcemy zamknąć drzwi, a poniżej tutaj powinna być taka nakładka, za którą możemy coś włożyć, coś schować, kapcie, czy jakieś ręczniki papierowe, obojętnie co. W każdym bądź razie tutaj to powinno być. Tutaj mamy oczywiście zamknięcie kampera. Jeżeli odciągamy do siebie, to drzwi nam się otwierają. Jeżeli zamykamy, drzwi mamy zamknięte. I tutaj oczywiście roleta. Roletę w ten sposób otwieramy, zamykamy i jest pięknie. No w naszym kamperze niestety brakuje moskitiery. W tym miejscu tutaj, tak jak widzicie, powinna być taka pionowa moskitiera, którą łapiemy i zaciągamy. No niestety została prawdopodobnie urwana przez któregoś wynajmującego. No trudno, my wiemy, że ona tutaj powinna być, ponieważ tego kampera już mieliśmy w zeszłym roku wypożyczonego, no i niestety w stanie technicznym był trochę lepszym. Ale tak jak mówię, nie chodzi mi o pokazanie stanu, czy jest w stanie dobrym, czy w złym, tylko jak ogólnie on wygląda. Tutaj u góry, nad drzwiami jest taka półeczka, do której też coś można włożyć, coś drobnego, coś małego. Podobnie jak nad oknem, który jest od razu bezpośrednio na prawo czy na lewo, no zależy od której strony patrzymy, od drzwi. I teraz okno. I teraz tak, ono ma zintegrowaną jakby część. Tu jest moskitiera, która zabezpiecza przed robakami, a tutaj już jest ta część, która nam zaciemnia, kiedy idziemy spać. Takie dwa cośki, dynksy, łapiemy razem i ciągniemy. Albo w górę, albo naciskamy i ciągniemy zupełnie w dół i wówczas wtedy mamy tylko moskitierę. Jeżeli teraz tutaj tak
nadusimy, otwiera nam się moskitiera i pokazuje się nam okno. Żeby otworzyć okno, mamy trzy takie uchwyty, jeden, drugi i trzeci. I teraz każdy z tych uchwytów ma taki guziczek, przycisk i musimy ten przycisk wcisnąć. Odchylamy rączkę, przyciskamy, otwieramy, przyciskamy, otwieramy i dopiero wtedy możemy to okno uchylić. Zależy, jak daleko chcemy. I teraz, żeby je zamknąć, musimy je pchnąć delikatnie do góry i zamknąć. I znowuż przekręcamy jeden, drugi i trzeci ten dings, pichajsterek, nie wiem jak to nazwać. Ciągniemy roletkę w górę i klikamy razem i w ten sposób... Oj, coś nie poszło, nie pykło coś. I w ten sposób... I w ten sposób chodzi roletka. No więc tak, skupiamy się na tej części typowo dziennej. Tutaj mamy kanapę, kanapę dwuosobową. Tą kanapę da się przerobić w fotel dla podróżującej osoby. Dokładnie w tym miejscu. I w tym miejscu rozkładamy część, w której są pasy, w której może podróżować pasażer. W części szoferki mamy fotele oba obrotowe. Tutaj za pomocą takiego o, ciągniemy taki, no taki cosiek. I dzięki temu fotel nam się obraca i możemy go obrócić albo na jazdę, albo do siedzenia tutaj w tej części dziennej. Model Chasson 720 wyposażony jest oczywiście w nie takie, wiecie, te naklejane nakładki na drzwi. O Jezu, trochę ciasno. Tylko w żaluzje. Żaluzje bardzo fajnie chodzą, bardzo fajnie działają i naprawdę zapewniają maksimum komfortu podczas postoju na kamperowisku. Ciągniemy, tutaj takie dwa dynksy się chowają. Ciągniemy do samego końca. Oczywiście trochę z wyczuciem, ponieważ to też nie jest jakoś szczególnie wytrzymały materiał. Na końcu są magnesy, które łapią tą całą roletę. No i w tym momencie jesteśmy troszkę zabezpieczeni i odseparowani od oczu innych. Nad szoferką bardzo fajne miejsce, które nam się bardzo podoba, ponieważ znajdują się tutaj schowki, schoweczki. My przeważnie tutaj trzymamy telefony, kabelki, jakieś tam przedłużki, USB, co tylko potrzeba. I tutaj jest też takie fajne miejsce, na które można na przykład położyć czy ciuchy, czy co tam macie, takie lekkie i podczas drogi tutaj nie spadnie nic, ponieważ tu jest takie wgłębienie. Także też bardzo fajna sprawa. Oczywiście, jeżeli chcecie podczas postoju przełożycie sobie fotele i chcecie tutaj czytać, to też tutaj taki włączniczek. Włączają się światełka. Można sobie doświetlić to miejsce z jednej i z drugiej strony. Teraz tak, fajną robotę na pewno robi to okno dachowe. I okno dachowe ma oczywiście zaciemnienie. I teraz, jeżeli ciągniemy w jedną stronę, mamy zaciemnienie. Jeżeli ciągniemy w drugą stronę, mamy taką moskitierę, która zabezpiecza nas przed owadami, komarami, insektami. Wiecie, tak jak to w lecie jest. I oczywiście
korbka do odkręcenia i otwarcia dachu, ale oczywiście tutaj najpierw nim to okno tworzymy, musimy je też tymi samymi tak zwanymi moimi dynksami otworzyć okno, czyli tak samo wciskamy przycisk, przekręcamy klameczkę i dopiero wtedy możemy luzować okno. Fajna sprawa. To okno naprawdę bardzo nam się sprawdza i ono bardzo fajnie doświetla tą część dzienną. Drugie okno tutaj w części dziennej i druga kanapa. I kanapę też przezbrajamy w miejsce do jazdy dla dodatkowych pasażerów. I teraz po tej stronie, co znajduje się kuchnia, znajduje się jedno miejsce do jazdy dla jednego pasażera. I tutaj jest drugie miejsce, ale tutaj jest tylko miejsce z takim jednym pasem. Takim jednym pasem zapinanym w pasie, nie przez ramię, tylko w pasie. I tutaj w tym miejscu jedzie pasażer tyłem do kierunku jazdy. Więc w sumie w modelu Chasson 720 mamy miejsce kierowcy, miejsce pasażera do jazdy. Oczywiście mówimy o jeździe. Tutaj jest miejsce dla trzeciego pasażera z pasem takim przez szyję, przez biodra. Tutaj jedzie trzeci pasażer. W tym miejscu jedzie czwarty pasażer, też z pasem przez ramię i przez biodra. I w tym miejscu jedzie piąty pasażer tyłem do kierunku jazdy, ale tylko z pasem na wysokości bioder. I teraz stolik. Tutaj znajduje się stolik. Jest jak mi jest strasznie niewygodnie z tym uchwytem. Stolik rozkładamy w ten sposób, że rozkładamy takie dodatkowe wzmocnienie. Przechylamy. I w tym momencie mamy też dwa dodatkowe spania, ponieważ jak opuścimy ten stolik, dodamy poduszki, to tutaj mogą dwie takie, powiedzmy sobie, nie za tęgie osoby spać. Te poduszki, plus jeszcze są takie poduszki dodatkowe, ale my ich w tej chwili nie chcemy, my ich nawet nie chcieliśmy od firmy, która nam wypożyczała tego kampera, ponieważ myśmy wiedzieli, że i tak nie będziemy z nich korzystać. W tym momencie śpią tutaj dwie osoby, a teraz nad nami, ja zaraz do tego stolika wrócę jeszcze, nad nami jest łóżko, które po przyciśnięciu takiego magicznego przycisku dokładnie tutaj, w tym miejscu, o moja ścierka, tutaj, dokładnie tego przycisku, ja go przycisnę i teraz zobaczycie, co się będzie robiło. Zjeżdża łóżko. Tutaj jest jeszcze nasza pościel, nasze poduszki. I teraz wyobraźcie sobie, nie wiem jakie to łóżko, dokładnie jakich jest wymiarów, ale powiem Wam szczerze, że nam to łóżko bardzo mocno odpowiada, ponieważ jest niebywale wygodne, jak na łóżko, na warunki kamperowe. Naprawdę. Jest no takiej średniej twardości. O, nasze podusie, tu jest jeszcze, ja naprawdę za chwilę muszę zacząć się porządnie zabrać za sprzątanie. Jest materac. Materac nie jest jakoś szczególnie gruby, ale powiem Wam szczerze, że naprawdę jest bardzo, bardzo wygodny. No i teraz na co chcę zwrócić uwagę? Tutaj są takie uchwytki w tych miejscach. Jeżeli byście chcieli, żeby tutaj spały na tym górnym łóżku dzieci, to przede wszystkim tutaj jest dołączona drabinka. Tutaj są, dokładacie taką moskitierę i absolutnie dzieci Wam z tego łóżka już nie spadną. Łóżko naprawdę wygodne i nawet jeżeli ono zjedzie, to nie koliduje z wyjściem. Można śmiało i spokojnie wychodzić z kampera, wchodzić. No fakt, że już z tej części, jeżeli będziemy chcieli zjeść śniadanie czy kolację, no to już tak średnio można korzystać.
Ale jeżeli chodzi o wyjście czy o wejście z kampera, jak najbardziej to nie koliduje, bo były parę lat temu takie wersje kamperów, że jak już tym łóżkiem się zjechało w dół, to już wyjść z kampera w zasadzie nie można było. A w tej chwili jak najbardziej można i tutaj wreszcie ktoś pomyślał. Dobra, jedziemy w górę i pokazujemy dalej. No i co my dalej mamy w wersji Chasson 720? Tak jak mówiłam, mamy stolik. No i znowu wracamy do tego naszego magicznego miejsca. Mianowicie do tego miejsca. No i teraz pyk. Podnosimy stolik i już można. I to jest maks stolika, co może być podniesione. Naprawdę, słuchajcie, tutaj w tej wersji, tutaj spokojnie, trójka dzieci, myślę, że spokojnie może usiąść. Po tej stronie dwie osoby, tam dwie osoby, więc naprawdę ta część dzienna w modelu Chasson 720, my jesteśmy pod wielkim wrażeniem, ponieważ to jest taka. Ta część dzienna naprawdę jest mega, mega duża. To był kamper nasz, który pierwszy raz żeśmy w zeszłym roku wypożyczyli i byliśmy wręcz zaskoczeni tym miejscem, ponieważ zazwyczaj te części dzienne są dużo mniejsze i dużo mniej mogą pomieścić, a ta naprawdę sprawdza się. Jeżeli chcecie wypożyczyć kampera, z którym potrzebujecie dużo miejsca w ciągu dnia, ja tego kampera naprawdę polecam, bo tutaj jest miejsca sporo. Ja zapomniałam jeszcze tutaj mówić, teraz dopiero tak patrzę. Miejsce na buty, idealne. O, niespodzianka, nawet są jeszcze buty. No dobra, lecimy dalej. Część dzienną mamy załatwioną. To teraz przechodzimy zgrabnie do kuchni. Kuchnia oczywiście nieposprzątana, ale jeszcze trochę będzie. Fajnie jest w ogóle podświetlana podłoga. Bardzo fajnie to wygląda po ciemku, jak wszystkie inne światła są zgaszone. No i teraz od czego zaczynamy? U góry dwie dość pojemne szafki. Oczywiście jeszcze kuku. Dzień dobry, jeszcze nasze produkty. I druga szafka z dodatkową półką po środku. Naprawdę, jeżeli tym modelem wyjeżdżacie na troszkę dłużej, miejsca, no myślę, że do przechowania jest dość sporo. I oczywiście ta sama bajka, jeżeli chodzi o rolety, o moskitiery. Dokładnie to samo, prawda? Tutaj teraz, co my tutaj mamy? Mamy czajniczek, w którym jest jeszcze woda, ale oprócz czajniczka mamy kuchenkę dwupalnikową. Kuchenkę dwupalnikową oczywiście w jaki sposób obsługujemy? Przytrzymujemy. Spróbuję to jedną ręką zrobić i naciskamy czerwony guziczek. Pyk. Działa. 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 Dobra. Wyłączamy, bo zaraz się gorąco za bardzo zrobi i o. Dobrze. Tutaj mamy zlewozmywak. Zlewozmywak jest dodatkowo. Ja tutaj mam schowane, ale żeby nie było, ja wam pokażę, że coś takiego istnieje. Nie wiem, czy jedną ręką dam sobie radę, dałam sobie radę, co ja nie dam rady. Taki latający spodek i ten latający spodek, oczywiście teraz nie je założę, bo jest za dużo klamotów do umycia, ale taki latający spodek ładnie tutaj mogę nałożyć i wygląda wszystko cud, miód i malina. Zlewozmywak, kuchenka dwupalnikowa. Co teraz poniżej? Poniżej, tak jak już widzieliście, centrum dowodzenia, łóżko przednie, które przed chwilą opuszczaliśmy, stolik, USB, łóżka tylne, do których zaraz przejdziemy i tutaj wyjście na zwykłą wtyczkę. Do tego szuflada na sztućce.
szafka tutaj na, no nie wiem, na co chcecie. Przeważnie w polskich domach, a nie wiem, czy też w kamperach, w szafkach pod zlewozmywakiem są śmieci i kartofle, także jak chcecie, to nie ma problemu. Ja tu przeważnie trzymam śmieci. Pyk i pyk. Tu jest taka dość duża, pojemna szuflada. Tutaj akurat, o, chleb jest, proszę, znalazł się. Tutaj akurat firma, od której mamy wynajętego kampera, przewidziała talerze i kubki. Ja powiem tak, ten kamper ma 2 czy 3 lata, no ale jest dość mocno zmęczony, dość mocno był eksploatowany, także no, no niestety. Tak to czasami jest. Dobrze, przechodzimy, słuchajcie, na tył kampera. Na tyle kampera mamy od razu za łazienką, mamy prysznic. Z uwagi na to, że my z prysznica nie korzystamy, ponieważ my zazwyczaj się myjemy w miejscach do tego przeznaczonych, na kamperowiskach, to my miejsce na prysznic, które jest, my traktujemy tak jak trochę taki składzik. My tutaj mamy praktycznie wszystko, czyli mamy takie, ja mam z Pepco pokupione pojemniki, w których mam tematycznie popakowane rzeczy do kuchni, do łazienki, rzeczy takie bardziej podręczne, mniej podręczne. O, tam jest z tyłu koszyk, tu zazwyczaj są buty, wiszą kurtki, parasole, ale tak to wygląda. Tu oczywiście też jest okienko otwierane, uchylane. Jest także moskitiera, którą można sobie zasunąć, jeżeli ktoś będzie miał taką ochotę. Nie ma problemu. Światełko ładne, ledziki w kolorze błękitno-niebiesko-turkusowym. Jest moc. No dobrze, teraz przechodzimy dalej. Ja już coraz bardziej teraz muszę brzuch wciskać. Dalej za prysznicem mamy szafę. Szafa jest, moi drodzy, jak na kampera, taka dosyć pojemna. Oczywiście, tada! Tu są jeszcze nasze rzeczy niewypakowane. Możemy coś powiesić, możemy schować coś złożonego. Wydaje mi się, że miejsca jest naprawdę sporo. No i przechodzimy już teraz zgrabnie na tył kampera. Oczywiście z tyłu okno, tak samo moskitiera, zaciemnienie, tak samo jak i z przodu. Część dolna, na której oczywiście nasze klamoty jeszcze, i część górna. Część górna, widzicie, tutaj ma założone te takie ochronne moskitiery. Tutaj zakładamy drabinkę. No i oczywiście, bym spadła. I teraz oczywiście przechodzimy do centrum dowodzenia, naciskamy magiczny przycisk i łóżko jedzie. I tutaj spokojnie dwójka dzieciaków się wyśpi, a jak się ktoś dorosły nawet i porządnie uprze, to nawet i dorosły się wyśpi. No co tam, raz nie zawsze, nie? Przecież to nie są warunki domowe, więc też na dużo rzeczy można przymknąć oko. Co tam mamy? Oczywiście tutaj mamy taką zasłonkę, możemy się zasłonić, możemy zrobić troszkę takiej intymności. To łóżko dolne też można opuścić, podwyższyć, ale to już z poziomu od zewnątrz, od tego zewnętrznego luku. Co tutaj mamy? Tutaj mamy takie dwa miejsca, z którego najłatwiej później coś zapomnieć, bo zazwyczaj tu się jakieś kabelki zostają, USB i inne pierdy. Mamy dwa światełka, które wystarczy pyk i one nam ładnie zaczynają świecić. To znaczy, wydaje mi się, że aż jak na warunki czytania książki wieczorem, to aż za bardzo świecą, no ale dobra, świecą i jest pięknie. Co tutaj mamy? Mamy taką małą półeczkę. Być może służyć ona tak trochę, żeby wejść na górny poziom, a można, tak jak w naszym przypadku, tutaj odkładamy worek z brudami. No i teraz przechodzimy do łazienki. Tutaj jest łazienka. O, tutaj jestem ja. I teraz tak, na drzwiach są dwa uchwytki, na ręczniki. I teraz zobaczcie w ogóle, jak to wygląda. Jak zamykamy te drzwi,
to one się tutaj ładnie nam zgrabnie zamykają w tym miejscu. Jak je otwieramy, to możemy sobie zrobić taką strefę intymną spa. Zamykamy tutaj i mamy część, gdzie się możemy wykąpać i część, gdzie możemy się zwyczajnie umyć, usiąść na tronie. I teraz, gdyby ktoś szukał włącznika światła tutaj, w tej części, myśmy go nie mogli znaleźć, aż w zeszłym roku młodszy syn poszedł sobie posiedzieć na tronie i tak się rozgląda, rozgląda, rozgląda i mówi: o, jest włącznik, proszę bardzo. I światełko jak malowane. Mamy tron, mamy okno, które oczywiście ma roletę, moskitierę, tak jak cała reszta. Szafka na przybory toaletowe. Okno. Lustro. Umywalka. Czegoż więcej nam potrzeba. No i teraz, jeżeli wyjdziemy z łazienki, to od razu dalej za łazienką mamy lodówkę. Lodówka dosyć pojemna. Oczywiście otwieramy ją w ten sposób, że odbezpieczamy jeden dynks. Drugi dynks. No i otwieramy. I mamy jeszcze tutaj trochę zapasów. Nad lodówką szafka. Szafka taka trochę centrum dowodzenia. Obok miejsce na telewizor. Takie wyjeżdżane. Tutaj jest zamontowany w tym miejscu telewizor i można sobie siedzieć na kanapie i oglądać. I kwiatek od męża. Jezu Chryste, bez wody. O Boże. No dobra. Tutaj oczywiście nad tą częścią taką łazienkową, nazwijmy to, klimatyzacja. Dalej okno i okno. Oj, nie wiem, czy będę umiała pokazać. Oczywiście albo moskitiera, albo zupełne zaciemnienie. Także naprawdę, słuchajcie, uważa. O, jak teraz otworzymy, odseparujemy jedno od drugiego, to tutaj mamy taką magiczną rączkę. I jak tą magiczną rączką zaczniemy kręcić. O, widzicie? To nam się zaczyna otwierać, albo się nie chce otwierać, bo jest coś tam zapieczone. Ale spróbujmy. Dobra, nie chcę urwać, słuchajcie, bo coś tam widocznie jest zapieczone. W tym momencie, jak zaczynamy kręcić, otwiera nam się okno dachowe. Tak to wygląda. No i co? Zamykamy moskitierę. Bądź, jeżeli potrzebujemy, zaciemniamy całość i mamy ciemno. Przedstawiłam Wam kampera Chasson 720 w wersji Titanium Premium. Jest to kamper z wypożyczalni. Kamper stosunkowo młody, bo 2- bądź 3-letni, ale taki troszkę już dolatany. Ale to świadczy tylko o tym, że niejedna rodzina przez niego przebiegła i wymaga takiej trochę renowacji, ale to już jest nie w mojej gestii. Moją gestią było pokazanie Wam, jak on w środku wygląda i ile osób można tutaj rozlokować, ile osób może tutaj jechać, bo bez problemu, tak jak Wam pokazywałam, 1, 2, 3, 4, 5 osób może tym kamperem podróżować, natomiast bez problemu wyśpi się 5 bądź nawet 6 osób. Wydaje mi się, że przede wszystkim jest to kamper, który ma bardzo dużą część dzienną
i można w ciągu dnia, nawet przy niepogodzie, bardzo fajnie tutaj spędzać czas, ponieważ te kanapy i fotele, które tutaj się poprzekręca, stanowią naprawdę bardzo dużo tej przestrzeni takiej rodzinnej. Nawet jeżeli by padał deszcz i można tutaj grać, nie wiem, w planszówki i naprawdę fajnie, miło spędzać czas. A przy tym naprawdę jest jedno łóżko u góry, jedno na dole, podwójne u góry. Tutaj można dla dwóch takich szczupaków zrobić miejsce na dole. Więc myślę, że też tych miejsc do przechowywania jest dość sporo, bo jest i dość, wydaje mi się, że jak na kampera, dość duża szafa i te wszystkie schowki tutaj dookoła szafki. Jedno lustro jest tutaj przy wejściu, jedno lustro jest w łazience, więc myślę, że co nieco uchyliłam Wam rąbka tajemnicy modelu Chasson 720 w wersji Titanium Premium. I jeżeli będziecie mieli ochotę, jeżeli mieliście obawy, jak ten samochód wygląda, to wydaje mi się, że mój filmik trochę Wam przybliżył i rozwiał Wasze wątpliwości. I kamperujcie ile tylko się da, bo to fajny sposób na spędzanie wolnego czasu. Zachęcam i pozdrawiam, a ja biorę się teraz za sprzątanie, bo za parę godzin musimy oddać czystego kampera. Pozdrawiam Was serdecznie.